Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie na kanale Czytam, bo lubię i zapraszam na film o książkach, które są obłędnie, oszołomiająco, szaleńczo ciekawe i dotyczą głowy. Będziemy dzisiaj mówić sobie o książkach, które dotyczą psychologii, dotyczą również psychiatrii i różnych aspektów z nimi związanych. Te książki są naprawdę świetne i praktycznie wszystkie dostarczyły mi i wiedzy, i rozrywki, i głębokich przeżyć. Zaczynamy od książki, którą mam na karteczce. Większość książek, o których dzisiaj będę mówiła, to książki z karteczek. To oznacza, że czytałam je albo w wersji elektronicznej, albo słuchałam audiobooków. Mam tylko jedną, jedyną książkę w wersji takiej fizycznej, papierowej. Ale to na pewno nie będzie Wam przeszkadzało, ponieważ gdzieś tutaj, a może tutaj, będą pojawiały się obrazki, będą pojawiały się okładki tych książek, o których mowa. Także bądźcie uważni. Pierwsza książka, o której Wam chciałam powiedzieć, dotyczy faceta, którego imię i nazwisko chyba wszyscy znamy i bardzo źle je kojarzymy. Chodzi o Teda Bundy'ego, a książka się nazywa Ted Bundy, bestia obok mnie. I napisała tę książkę Ann Rule. Ta kobieta jest nieco starsza od Bundy'ego i ona była jego przyjaciółką, trochę mentorką, trochę powierniczką. Razem spotkali się, kiedy pracowali w telefonie zaufania. Ona siedziała na stanowisku obok niego, w przerwach w pracy ze sobą rozmawiali. Ted Bundy był wtedy młodym studentem. Nie wiemy, czy już miał na swoim koncie jakieś przestępstwa, ale prawdopodobnie tak, bo zapewne Wam wiadomo, że Ted Bundy został skazany tylko za jakiś ułamek zbrodni, które popełnił. My nie wiemy tak na pewno, ile osób zabił, ponieważ on nigdy nie przyznał się do tego, że zabijał ludzi, aczkolwiek dowody były przytłaczające. I ta kobieta, która znała go z zupełnie innej strony, która traktowała go przez wiele lat jako przyjaciela, jako młodszego kolegę, któremu trochę jakby matkowała, nagle zetknęła się z przerażającą prawdą, że Ted Bundy jest poszukiwanym w Stanach mordercą. Człowiekiem, który ma na koncie wiele przestępstw, jest bardzo brutalny i przypisuje mu się bardzo złe traktowanie zwłok. I ona nawet w pewnym momencie zgłosiła Teda Bundy'ego do policji, ponieważ trochę się obawiała, że on może mieć coś na sumieniu, ale chyba bardziej dlatego, że chciała, aby go sprawdzili, żeby od niego odsunąć wszelkie podejrzenia. Natomiast wtedy on w ogóle nie został wzięty pod uwagę. To jej zgłoszenie zaginęło wśród setek innych. I Ted dalej grasował. Ta książka opowiada o tym, jak zmieniało się jej postrzeganie tego człowieka. Jak ta sympatia do niego walczyła z antypatią. Bardzo ciekawa jest ta książka. Ann Rule jest w ogóle dziennikarką, jest pisarką. Ona napisała wiele książek dotyczących przestępstw. I ta tutaj jest chyba najbardziej osobista, która powstała. To jest bardzo ciekawa historia, w której widzimy dwa oblicza jednego człowieka. Człowieka, który pomaga innym, pracując w telefonie zaufania. On pracując tam zapobiegł wielu samobójstwom. I człowieka, który bez cienia wyrzutów sumienia, bez mrugnięcia okiem pozbawia życia młode kobiety. Także bardzo, bardzo Wam tę książkę polecam, ponieważ, no tak jak powiedziałam, to, że człowiek jest zły, siedzi gdzieś prawdopodobnie w jego głowie. I mam jeszcze dwie książki, które opisują różnych morderców, gwałcicieli, porywaczy, różnych bardzo, bardzo złych ludzi, którzy swoje niepowodzenia, frustracje wyładowują na innych, ale też, którzy zabijają z zimną krwią, ponieważ zabijanie sprawia im przyjemność. Są to książki napisane przez najbardziej chyba znanego na świecie profilera, Johna Douglasa, który został sportretowany w serialu Mindhunter. I te książki również mają taki tytuł. Pierwsza z nich to Mindhunter, tajemnice elitarnej jednostki FBI. W
tej książce Douglas opowiada o różnych sprawach, przy których zdarzyło mu się współpracować. Opisuje także proces formowania się tej jednostki w FBI. To nie było takie proste. Na początku śledczy nie bardzo wierzyli psychologom. Nie bardzo chcieli brać pod uwagę porady profilerów. Myśleli, że to wszystko są jakieś czary-mary i do niczego nie prowadzi. Z biegiem czasu, po wielu rozwiązanych sprawach, po wielu ujętych mordercach, zaufanie tej jednostki oczywiście wzrosło. I jest to książka dosyć ciekawa, aczkolwiek mnie tutaj trochę denerwowała maniera tych piszących, bo Douglas pisał to jeszcze z jakimś innym współautorem. Takie trochę wywyższanie się, trochę stawianie się ponad innymi, ale także ciągłe odnoszenie się do innych śledczych, którzy prowadzili dane sprawy. Ja rozumiem, że Douglas nie chciał sobie przypisywać wszystkich zasług, natomiast długie akapity chwalące innych policjantów no w tej książce jakoś tak trochę mi nie pasowały. Także ta pierwsza i tak wydała mi się dużo, dużo ciekawsza niż kolejna, którą przeczytałam. A druga część Mindhuntera nosi tytuł Podróż w ciemność. I ta była dla mnie dość dużym zawodem. Tutaj autorzy skupiają się na kilku tylko sprawach, ale przedstawiają je z drobiazgową szczegółowością. Przede wszystkim skupiając się na ofiarach, nie na przestępcach, nie na tym, w jaki sposób wykryto danego przestępcę. Większość książki tak naprawdę zajmuje sprawa młodej dziewczyny, która była w jednostce Marines i wieczorem wyszła sobie pobiegać i trafiła na bardzo złego człowieka. Człowieka przegrywa, człowieka sfrustrowanego, który wszystkie swoje frustracje życiowe chciał odreagować na kimś innym i trafiło na nią. Mimo tego, że ona była wysportowana, była bardzo silna, no oczywiście nie była w stanie poradzić sobie z tak wielką agresją tego człowieka. I tutaj ta sprawa też była opisana w pierwszej książce, a natomiast w tej drugiej, czyli Podróż w ciemność, Douglas już naprawdę przechodzi trochę sam siebie, ponieważ opisuje życie tej dziewczynki tak naprawdę chyba od dnia urodzenia. Poznajemy jakieś anegdoty z jej życia, poznajemy także jej rodziców, poznajemy to, co się działo po jej zabójstwie, jak jej rodzice zaangażowali się w pomoc innym rodzinom, które zostały w taki sposób podobne, pokrzywdzone jak oni. No trochę tego było za dużo. Tutaj tak naprawdę nie wiadomo, o czym ta książka była. Ja mam jeszcze jedną książkę o Mindhunterze, ale na razie chyba zrobię sobie przerwę. Ponieważ są książki, które kręcą mnie o wiele bardziej. I jedną z takich książek jest Umysł przestępcy polskiego autora Jana Gołębowskiego. Ona ma podtytuł Tajniki kryminalnego profilowania psychologicznego. Ten autor, Jan Gołębowski, jest polskim profilerem. On jest podobno bardzo znany, szkoli kolejnych policjantów, aby pomagali rozwiązywać skomplikowane sprawy kryminalne. I ta książka to jest zupełnie co innego niż książka Douglasa, niż Mindhunter. Tutaj Gołębowski skupia się przede wszystkim na tym, jakie techniki wykorzystują profilerzy, psychologowie policyjni, aby odnaleźć sprawcę danej zbrodni czy danego przestępstwa. Tutaj mamy metodologię tak naprawdę działań. Pokazane są kolejne kroki, natomiast nie ma omawianych poszczególnych spraw policyjnych. Chyba jest tylko jedna wspomniana, natomiast przede wszystkim tutaj skupiamy się na tym, w jaki sposób postępują policjanci, aby udaremnić kolejne zbrodnie. Jest to całkiem ciekawe, bo zupełnie co innego niż ja się spodziewałam, kiedy tę książkę brałam do ręki. Ponieważ wcześniej przecież czytałam książki Bogdana Lacha, które napisał z Katarzyną Bondą i one właśnie były bardzo podobne do tego, co było w pierwszym Mindhunterze. Czyli były opisane jakieś poszczególne sprawy i pokazane, w jaki sposób profilerzy
pomogli policjantom, pomogli śledczym rozwiązać daną zagadkę kryminalną. Tutaj tych zagadek nie ma, jest metodologia pracy policjantów i psychologów. Bardzo, bardzo ciekawe, bo możemy spojrzeć na śledztwo z zupełnie innej strony. Ale porzućmy już tych przestępców. Nie zajmujmy się nimi więcej, wyrzućmy ich z głowy. Teraz skupmy się na psychiatrii. Przeczytałam niedawno książkę, która nazywa się W ciemnej dolinie. Rodzinna tragedia i tajemnica schizofrenii. Napisał tę książkę Robert Kolker. Jest to historia rodziny, takiej typowej, podmiejskiej, amerykańskiej rodziny, gdzie pani domu chce być perfekcyjną mamą, perfekcyjną gospodynią, zawsze idealnie, wiecie, ubraną, wymalowaną, taka jak żona ze Stepford, a jej dzieci też mają być idealne, zawsze doszorowane, domyte, uczesane, dobrze się zachowujące. I ta pani domu ma męża, który jest byłym wojskowym i wprowadza w życie swój plan o idealnej rodzinie. Rodzi dziecko za dzieckiem. Rodzi 12 razy. Ma 10 chłopców, którzy urodzili się jeden po drugim i dwie dziewczynki, które są najmłodsze w grupie rodzeństwa. Natomiast ten idealny świat legł w gruzach bardzo szybko. Okazało się bowiem, że jeden z najstarszych chłopców zaczyna się dziwnie zachowywać. Wkrótce lekarze określili jego stan jako schizofrenię. Oczywiście ta rodzina nie szukała pomocy. Oni wszystko trzymali u siebie w domu. Oni nie opowiadali o swoich problemach. Nie chcieli znaleźć rozwiązania tego. Raczej wszystko, wiecie, trzymali pod kołderką. Wkrótce okazało się, że kolejni synowie zapadają na chorobę psychiczną. W sumie z 10 zachorowało aż 6. Autor tej książki dotarł do najmłodszej z sióstr, najmłodszej z rodzeństwa, która opowiedziała o życiu w tej rodzinie ze swojej perspektywy. Tam dochodziło do bardzo złych rzeczy w tej rodzinie. Łącznie z tym, że dziewczynki były molestowane przez starszych braci. Oprócz tego, Kolker pokazuje nam, w jaki sposób badano schizofrenię, w jaki sposób zajmowali się nią naukowcy, ponieważ bardzo długo i chyba do tej pory nie stwierdzono, czy schizofrenia, nie stwierdzono na 100%, czy schizofrenia ma podłoże genetyczne, czy też wynika z pewnego wychowania. Także obserwujemy w tej książce i losy danej rodziny, ale także historię badań nad schizofrenią. Bardzo ciekawa książka, bardzo Wam ją polecam. Naprawdę, sporo się można dowiedzieć, a jednocześnie jakoś tak przeżywać razem z tą rodziną te wszystkie ich niepowodzenia, które zdarzają się jedno za drugim. O chorobie psychicznej napisała także autorka, która się nazywa Susanna Cahalan. Ona napisała książkę pod tytułem Zrozumieć szaleństwo. I tutaj nie skupia się na jednej konkretnej chorobie czy na jednym konkretnym przypadku. Ona postanawia zbadać, w jaki sposób przeprowadzono bardzo znany eksperyment medyczny. Eksperyment, którego pomysłodawcą oraz także uczestnikiem był David Rosenham. Ten eksperyment polegał na tym, że Rosenham plus 7 innych uczestników dobrowolnie zgłosiło się do szpitali psychiatrycznych i opowiadali, że mają na przykład jakieś wizje albo słyszą głosy. Ci ludzie byli zdrowi. Oni chcieli sprawdzić, czy psychiatrzy pracujący w tych szpitalach są w stanie rozpoznać, czy osoba symuluje chorobę, czy też jest autentycznie chora i powinna zostać hospitalizowana. I ten eksperyment został szeroko opisany, on jest cytowany naprawdę w literaturze dotyczącej chorób psychicznych.
praktycznie wszędzie. Ten eksperyment stał się także powodem tego, że wiele szpitali zostało zamkniętych, że ludzie przestracili wiarę w lekarzy, ponieważ skoro taki lekarz nie umie rozpoznać, kto jest zdrowy, a kto jest chory, no to nie ma albo kompetencji, albo nie ma odpowiednich wytycznych. I ta autorka doszła do bardzo szokujących wniosków, że być może to badanie wcale nie zostało przeprowadzone w taki sposób, w jaki Rosenham je opisał, że coś tutaj się nie zgadza, że być może ten naukowiec dokonał fałszerstwa. Przeczytajcie sobie tę książkę, to jest naprawdę bardzo ciekawa pozycja, która pokazuje, że też nie każdy eksperyment, o którym się uczymy, który znamy, mógł zostać przeprowadzony rzetelnie i z pełną odpowiedzialnością za wyniki. Jeszcze wspomnę o książce, która znalazła się w mojej topce najlepszych książek poprzedniego roku, czyli Głód, pamiętnik mojego ciała. To jest książka biograficzna, w której bohaterka opisuje, w jaki sposób walczy ze swoim ciałem, bądź też w jaki sposób polega na swoim ciele. Ona, będąc dzieckiem, doświadczyła przemocy, bardzo traumatycznej sytuacji, która spowodowała, że popadła w zaburzenia odżywiania. I zaburzenia odżywiania to także jest rzecz, która jest w naszej głowie, nie w naszym brzuchu, nie w naszej lodówce, nie w naszych zakupach. Zaburzenia odżywiania biorą się z tego, że człowiek z czymś sobie nie radzi i jego głowa decyduje za niego, jak powinien się zachowywać. Ta autorka, czyli Roxane Gay, opisuje też w tej książce bardzo szczerze, bardzo przejmująco to, jak jej ciało, które jest bardzo obfite, przeszkadza jej w normalnym życiu, że jest dla niej źródłem wielu upokorzeń. Na przykład, kiedy zostaje zaproszona na spotkanie autorskie i organizatorzy takiego spotkania, no prawdopodobnie wiedzą, jak ona wygląda, że jest kobietą chorobliwie otyłą i nie zapewniają jej odpowiedniego fotela. Każą jej siadać w jakimś, wiecie, fotelu przeznaczonym dla normalnej figury, a ona się tam nie mieści, coś tam jej się gdzieś wbija. Wychodzi z tego spotkania poniżona i z siniakami. Także no jest to bardzo, bardzo smutna książka, ale też wydaje mi się, że pasuje do tematu głowy, bo to wszystko, co się z nią dzieje, z jej fizycznością, bierze się od jej psychiki. I ostatnia książka, ta, którą mam w ręce, to książka Lizy Genovy Zrozumieć pamięć. To jest pierwsza książka tej autorki, która nie jest powieścią, tylko jest książką związaną z jej pracą naukową. I tutaj Genova zadaje nam pytanie, czy czasem zastanawiamy się, czy wszystko dobrze z naszą głową, czy nie mamy początków Alzheimera, ponieważ zdarza nam się zapominać różne rzeczy. Na pewno każdemu z nas zdarzyło się wejść, powiedzmy, do pokoju, po czym zacząć się zastanawiać, po co ja tutaj w ogóle przyszłam. Albo zdarza nam się zapomnieć, gdzie zostawiliśmy samochód na parkingu. Albo zdarza nam się zapomnieć nazwisk czy imion osób, które niedawno zostały nam przedstawione. I wtedy znajdujemy się w bardzo nieprzyjemnej, żenującej sytuacji, bo nie wiemy, jak z niej wybrnąć. Autorka rozwiewa nasze obawy, pokazuje nam, kiedy zapominanie staje się problemem, a kiedy jest zupełnie normalne i dlaczego zapominamy takie podstawowe rzeczy. Pokazuje też, w jaki sposób działa pamięć. Na przykład czasami zdaje nam się, że byliśmy w danym miejscu, widzieliśmy coś i opowiadamy jakąś historię z własnego punktu widzenia. Natomiast być może wcale tam nie byliśmy, wcale nie widzieliśmy danego zdarzenia na własne oczy, ale wchłonęliśmy tyle różnych relacji, że po długim czasie nasz mózg zaczyna myśleć, że są to nasze wspomnienia i jesteśmy święcie przekonani, że byliśmy świadkami, że możemy o tym opowiadać jako
Naoczny świadek. Ta książka napisana jest bardzo przystępnym językiem, jest naprawdę dla każdego. Jest tak ciekawa, że odnajdzie się w niej i kilkunastolatek, i stulatek. Każdy znajdzie coś ciekawego w tej książce pod tytułem Zrozumieć pamięć. I to by było na tyle. Opowiedziałam Wam dzisiaj chyba o 9 książkach, dlatego też nie będę już przedłużać zakończenia. Szybko się z Wami pożegnam i powiem do zobaczenia za tydzień. Pa, 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 pa.